Senior Mayor, classes yesterday, they were astounding. The best of those mayors are waiting in the collecting ring, and this is going to be a show to remember. Czekamy na najlepsze, szanowni państwo, klacze starsze, które za chwilę pojawią się na arenie. To będzie bardzo liczna grupa. Na początek to efekt, szanowni państwo, tego, że trzy pierwsze z każdej klasy, które kwalifikują się do czempionatu, trzy pierwsze konie, czy ogiery, czy klacze, w tym roku awansują do walki o czempionat. Aż 12 klaczy będzie rywalizować w tym czempionacie. And like my colleague has just said, this is going to be our biggest championship. There are 12 horses competing for the title of the senior mare champion. Three horses from each of the four senior mare classes. And here they are. Thank you.
teraz cała dwunastka klaczy starszych zaprezentuje się wspólnie przed naszymi sędziami. After the individual presentations, we would like to welcome all 12 senior mares back in the arena.
choć ten czempionat to bez wątpienia twardy orzech do zgryzienia dla sędziów, pierwszy z nich już do nas wrócił. Czekamy na resztę sędziów. Nie możemy się doczekać, podobnie jak Państwo, wyników. This championship, ladies and gents, is one tough cookie. The task ahead of our judges is an extreme one. Just take a look at all these magnificent mares. But one of our judges is already back, so I am guessing that very soon his colleagues will join him. Because as I'm sure you are extremely anxious to find out the champions in this championship. Sędziowie kończą swoją pracę, bardzo im za to dziękujemy. Dziękujemy także dwunastce wspaniałych klaczy, które walczą i rywalizują o czempionat. Prosimy o otwarcie wrót. Dziękujemy. Dziękujemy. Szanowni Państwo, wróci tutaj piątka najlepszych. Choć i ta dwunastka to wyjątkowe klacze. Thank you to the magnificent dozen. Five of these horses, five of these 12 horses, we will see again in a couple of minutes.
garlandy już przygotowane. Nagrody również zmierzają w rękach naszych dziewcząt. Będą niedługo wręczone zwyciężczeniom tego czempionatu. The garlands and the prizes are already brought to the front of the arena. In a matter of moments they will be awarded to the winning mares. Komisja dyscyplinarna jeszcze sprawdza wyniki. The DCs are double checking the results. As I'm speaking to you now, ladies and gents, my colleague will receive the results sheet in a minute. Yes, I think they are almost ready. Mój kolega Mariusz za chwilę otrzyma od Komisji Dyscyplinarnej wyniki tego czempionatu, naszego przedostatniego czempionatu, a jest to czempionat klaczy starszych, jak już wspomnieliśmy. Piątka z tej dwunastki, która przed chwilką opuściła halę, wróci do nas. Nie możemy się doczekać, które to będą klacze. Pozwolę sobie ukryć rąbkę tajemnicy, zresztą na pewno nie będę dla Państwa zaskoczony, bo w tym czempionacie wręczymy kilka nagród specjalnych. I will let you in on a tiny secret, but I'm sure you have already been suspecting this for a while. After this championship, we will also present some of the mares with special prizes, and I'm sure you know which prizes I have in mind. Panie i panowie, już za chwilę wyniki czempionatu Polski klaczy starszych. Ladies and gentlemen, and these are the results of the Senior Mare Championship. Miejsce piąte. Enkarina, przedstawicielka gospodarzy Enkarina ze stadniny koni w Janowie Podlaskim. Zapraszamy Enkarinę. In the fifth place, representing Janów Podlaski stad by Ascodidi out of Eneria, Enkarina. Dekoracji dokonuje dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, pan Waldemar Chumieński. Bardzo dziękujemy. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest głównym organizatorem tego wydarzenia. Enkarina przed nami. Miejsce czwarte. Michałowska, El Bellissima. And in the fourth place, also by Ascodidi, but out of Ecliptica, representing Michałów stad, El Bellissima. Witamy El Bellissima. Szanowni Państwo, od dzisiaj tytuł brązowej czempionki czempionatu klaczy starszych 2023 już zawsze będzie nosić Ziggy Zana. Ziggy Zana, stadniny koni w Michałowie. Also from Michałów stad, our bronze senior mare, Ziggy Zana. She's by QR Mark out of Zagrobla.
srebrną czempionką czempionatu polskich klaczy starszych zostaje Echo Anastazja. Stadniny Konik, Rcynno Pałac, pana Krzysztofa Poszepczyńskiego. Our new silver champion, renowned at Rcynno Pałac, stary mister Krzysztof Poszepczyński, Echo Anastazja. She is by Psychic Red out of Echo Aurora. A w sposób szczególny należy gratulować właścicielom i hodowcom złotej czempionki czempionatu polskich klaczy starszych 2023. Yvette Magic! And let's have it for our gold senior mare, Yvette Magic by SMA Magic One out of Evolet, owned by Mr. Tomasz Tarczyński. The prizes are once again presented to the winning horses by Mr. Waldemar Chumiński, the General Director of the National Agricultural Support Center, the main partner of this event, one of the organizers. Pan dyrektor Waldemar Chumiński w tej chwili dekoruje Echo Anastazję, srebrną czempionkę Czempionatu Polskich Klaczy Starszych 2023. A my już teraz gratulujemy panu Tomaszowi Tarczyńskiemu, pani Katarzynie Dolińskiej-Witkowskiej, czyli właścicielowi i hodowczyni Yvette Magic, złotej czempionki polskich klaczy starszych. Congratulations to all the winners, all the winners and all the owners, and in particular to Mrs. Katarzyna Dolińska-Witkowska and Mr. Tomasz Tarczyński, the breeders and the owners of Yvette Magic. Szanowni Państwo, w tej dyscyplinie sportowej również ważna jest dyspozycja dnia. Yvette Magic wcale nie zdobyła największej liczby punktów, ale dzisiaj, we wczorajszych zmaganiach, ale dzisiaj jest złotą czempionką. Bardzo prosimy o powstanie. Hymn Rzeczpospolitej Polskiej. Thank you.